inwestycje infrastruktury wraca do pracy po przerwie wakacyjnej i palącym, pilnym projektem, który dotyczy dużej grupy Polaków, ponad 200-tysięcznej grupy, która oczekuje na tą ustawę, jest nasz projekt Prawa i Sprawiedliwości umożliwiający wykup mieszkania spółdzielczego dla członków, którzy wpadli w pułapkę inflacyjną z początku lat 90. Chodzi o grupę osób, która spłaca kredyty od swojego mieszkania. Te kredyty się rolują ze względu właśnie na bardzo niekorzystną sytuację wtedy ekonomiczną kraju i tak naprawdę bez ingerencji państwa i ustawowej nie rozwiążemy tego problemu. Najpierw mieliśmy ogromny problem z marszałkiem Komorowskim, który ponad pół roku przetrzymywał ten projekt, a w tej chwili okazuje się, że jest obstrukcja Platformy Obywatelskiej w komisjach i grają na czas i próbują nie rozwiązać problemu Polaków w tak drastycznej i pierwszej potrzeby sprawie, jakim jest własne mieszkanie i wykupienie swojego mieszkania, więc tutaj będziemy się starać, aby jak najszybciej to rozwiązać.